ile niewiedzy, ile podłych kłamstw, ile manipulacji. Jak można być człowiekiem tak bardzo odciętym od rzeczywistości, tak bardzo nierozumiejącym przekazu katolickiego, misji Kościoła, do którego się należy, czy Bóg chce, aby były wojny. Kościół niósł ze sobą na sztandarach pokój, prawdziwy pokój, który jest pokojem chrystusowym. Coś, czego nie rozumieją liberałowie, Chrystus nie bez powodu powiedział, że przyniósł miecz. Nie dlatego, że nasz Bóg nie jest Bogiem pokoju, tylko dlatego właśnie, że ludzie nie są wiernymi pokoju. Jeśli mamy jakieś przekonania, to musimy o nie walczyć. I to samo zresztą robią liberałowie, którzy walczą o swoje przekonanie, jakoby nie istniała żadna prawda. To jest błąd antyludzkich ideologii. Zawyżają wartość życia doczesnego, przedkładają ją nawet nad wartość życia wiecznego. Szerzenie tego błędu przez tego kapłana jest przyczynianiem się do kolejnych wojen. Ksiądz ten podeptał tak naprawdę wszystkich wojowników chrześcijańskich, podeptał hektolitry krwi przelane przez męczenników i tak samo podeptał tych, którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej. I podeptał fakt, że Pan Bóg chce, aby jego Kościół był wszędzie obecny i wszędzie mógł swobodnie nauczać i ludzi tym samym do zbawienia prowadzić. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś u nas po raz pierwszy, to zachęcam Cię od razu do zostawienia subskrypcji, ponieważ filmy pojawiają się u nas regularnie. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką, którą tutaj przybliżamy, czyli tradycją Kościoła, a także sprawami społecznymi i polityką komentowanymi z perspektywy tradycyjnych katolików, to oczywiście jesteś tutaj mile widziany, jak najbardziej zapraszamy do zapoznawanie się z resztą naszych materiałów. Możesz też zerknąć na pozostałe nasze aktywności, czyli głównie na nasze Instagramy, na Instagrama mojego i mojego męża, z którym prowadzę ten kanał. Nazwy wyświetlam gdzieś nade mną. Mamy też fanpage na Facebooku, ale jako, że Facebook bardzo mocno ścina zasięgi i tak naprawdę treści, które tam zamieszczamy, mają bardzo niewielkie szanse, żeby dotrzeć do odbiorców, także do tych, którzy obserwują nas na stałe, to też publikujemy tam znacznie mniej. Zapraszamy też oczywiście na naszego Patronite'a. Jest tam możliwość wsparcia finansowego tego dzieła, które podjęliśmy. Jako, że osiągnęliśmy już pierwszy próg, to też pojawiły się na naszym kanale cotygodniowe podsumowania, katolickie podsumowania tygodnia, w którym komentujemy bieżące sprawy z życia Kościoła i przypominamy o ważnych wspomnieniach, ważnych świętach, jakie będziemy obchodzić w najbliższym tygodniu. Kolejnym celem jest osiągnięcie progu 1800 zł miesięcznie, dzięki któremu będziemy mogli jeździć po Polsce i przybliżać Wam ważne dla Polski i dla katolików miejsca kultu. Mam już kilka upatrzonych takich miejsc, które są mało znane, które są bardzo ważne dla polskich katolików, o których tak naprawdę każdy powinien wiedzieć, które powinny być otaczane tak naprawdę szczególnym, większym kultem i większą znajomością niż aktualnie są. Dlatego zachęcamy do tego, żeby nas wspierać na tym Patronite, ponieważ chcemy, tak naprawdę nasze plany są jeszcze bardziej ambitne niż tylko to, co teraz powiedziałam. I mam nadzieję, że będziemy mogli się dalej rozwijać, że nasz kanał będzie mógł rosnąć, że tradycja będzie lepiej widoczna w internecie. No ale więcej nie będę zdradzać, ponieważ nie chcę za bardzo wybiegać w przyszłość, ale tak jak mówię, no plany mamy dalekosiężne. A jak pewnie sami wiecie z własnego doświadczenia, niewiele jest możliwości, żeby zrobić cokolwiek bez wsparcia finansowego. Niestety wsparcie finansowe w takim świecie żyjemy jest niezbędne, żeby osiągnąć jakąś rozpoznawalność, jakieś dzieła tworzyć, które są skuteczne, które są pomocne dla nie tylko promowania tradycji jako takiej wśród wiernych, ale także żeby była ona po prostu widoczna i nawet w pewnych kręgach bardziej dominująca niż dotychczas. Chcemy także przybliżać taki obraz chrześcijaństwa, który jest prawdziwy, który nie ma żadnego uszczerbku na tej prawdzie, która zawsze była tak naprawdę znana, promowana w Kościele. Teraz niestety zmagamy się z wieloma atakami na Kościół od strony liberałów, także od strony społecznej, od strony politycznej, jak i religijnej. Wrogowie Kościoła są na każdym miejscu, działają aktywnie, mają także duże fundusze, ponieważ są wspierani przez organizacje wrogie Kościołowi, przez szerzycieli propagandy liberalnej i dzięki temu
są w stanie tak aktywnie działać w zwalczaniu Kościoła. My chcemy stanowić przeciwwagę dla takich osób, przeciwwagę dla takich organizacji, dla takich działalności, żeby pokazywać prawdę katolicką, to znaczy taką, jaka ona jest faktycznie. Kościół taki, jakim on jest faktycznie, że nie jest to instytucja pełna księży pedofilii, pełna księży, którzy chcą tylko zbierać pieniądze i bogacić się, którzy realizują swoje interesy, którzy są kobieciarzami i tak dalej. Nie, Kościół nie jest instytucją świecką, Kościół jest dziełem bosko-ludzkim. Jest to miejsce, gdzie działa zarówno moc Boża, Boża łaska, jak i ludzie, którzy zawsze będą słabi. Chcemy tych ludzi słabszych wspierać i podnosić do tego, żeby Kościół reprezentowali oni godnie, chcemy wspierać księży, chcemy dążyć do tego, aby doktryna nie była rozmywana, chcemy dążyć generalnie do tej świetności Kościoła katolickiego, która przez wiele wieków była obecna w świecie, a której niestety teraz nie mamy. Dlatego, tak jak już mówiłam, zachęcam do wsparcia i dziękujemy już za wszystkie wsparcie, które zostało nam dotychczas okazane. A przechodząc już do dzisiejszego tematu filmu, którym jest pacyfizm, i tak jak już zobaczyliście zapewne w tytule, jego zmasakrowanie przez ojców franciszkanów. Chodzi mianowicie o franciszkanów niepokalanej. Filmik ten będzie składał się tak jakby z dwóch części. Pierwszej części przybliżę pewną głupotę, którą znalazłam w internecie, która nasunęła mi się przeglądając Facebooka, a druga część, w drugiej części filmu przybliżę pewne dzieło, pewną publikację, która doskonale rozprawia się z tą głupotą, którą przybliżę Wam w części pierwszej. Otóż, przeglądając Facebooka dnia bodaj 15 sierpnia, albo jakoś w okolicach 15 sierpnia, to jest w okolicach święta Wniepowzięcia Matki Bożej, które jest równocześnie świętem cudu nad Wisłą, wspomnieniem cudu nad Wisłą, gdzie Matka Boża pomogła Polakom powstrzymać najazd bolszewizmu na Polskę. Otóż tego dnia nasunął mi się przez przypadek post pewnego portalu, który uważa się, który jest uważany przez niektórych za katolicki. Jak to wygląda w praktyce, podejrzewam, że nasi widzowie wiedzą. Natomiast przeczytałam sobie ten post, napisał go, był to artykuł księdza Żmudzińskiego, księdza Wojciecha Żmudzińskiego, który jest jezuitą. I ksiądz tam komentował, w jaki sposób należałoby postrzegać święto Wniebowzięcia Matki Bożej i dlaczego nie należy łączyć go ze wspomnieniem cudu nad Wisłą. Największą głupotą, jaką tam ten ksiądz napisał, proszę mi wybaczyć dosadne słowa, ale nie da się tego inaczej nazwać. Jest to, ja rozumiem, że niektóre po prostu rzeczy jakieś na przykład dotyczące, nie wiem, starej mszy, w sensie mszy tradycyjnej, jakieś zawiłości teologiczne, jakieś historia Soboru Watykańskiego II, to są sprawy bardziej zawiłe. To są sprawy, które być może nie powinny zajmować każdego. To są sprawy, które naprawdę trzeba się wgłębić, żeby to jakoś lepiej poznać, lepiej zrozumieć. A to, co przeczytałam, co napisał ten ksiądz, to przeszło moje wszelkie oczekiwania i naprawdę ciężko jest sobie wyobrazić, żeby w ogóle jakikolwiek hierarcha kościelny powiedział coś tak bzdurnego. Zapisałam sobie oczywiście cytaty, które tutaj przybliżę. Nie świętuję dzisiaj cudu nad Wisłą, lecz cud pojednania człowieka z Bogiem, tajemnicę obiecanej człowiekowi harmonii duszy i ciała. Nie wierzę, że Matka Boża wspierała polskich żołnierzy, aby celniej strzelali do synów nie naszych matek i ojców nie naszych dzieci. Cud wymyślili endecy, a religia przedstawiana przez nich jako narzędzie do umacniania państwa traktuje wiarę przedmiotowo i niewiele ma wspólnego z Ewangelią. Wolałbym świętować Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny jako uroczystość pojednania właśnie, a nie wspomnienie cudu, po którym płakali ci, którzy nie byli po naszej stronie. Wzięta do nieba chce jednać narody, a nie je dzielić. Nie wyobrażam sobie ewangelicznej radości i dziękczynienia płynących z nabicia wroga na bagnet. Ile niewiedzy, ile podłych kłamstw na temat Kościoła, na temat polskich katolików, ile manipulacji jest w tych kilku, dosłownie kilku zdaniach, to jest niesamowite. Jak można być człowiekiem tak bardzo odciętym od rzeczywistości, tak bardzo nierozumiejącym przekazu katolickiego, tak bardzo nierozumiejącym również faktów historycznych, nieakceptującym faktów historycznych, nierozumiejącym równocześnie misji Kościoła, do którego się należy, to mi aż brak słów. Jak bowiem ksiądz, katolicki ksiądz, który
sprawuje posługę w kościele mającym prowadzić ludzi do zbawienia, ceniącym życie wieczne wyżej niż życie ziemskie, może twierdzić, że Bóg nie chciałby, aby Kościół wygrywał. Bo ustalmy sobie tutaj jedną rzecz. Czy Bóg chce, aby były wojny? Czy Bóg chce, żeby na świecie były wojny? Czy Bóg chce, żeby na świecie panował pokój? Naturalnie Pan Bóg chciałby pokoju. Pan Bóg chciał, żeby wszystkie narody żyły w pokoju, wzajemnej zgodzie, żeby sobie pomagały, żeby generalnie życie toczyło się bez rozlewu krwi. Natomiast to, co Pan Bóg chce, nie zawsze, najczęściej nie jest zbieżne z tym, czego chcą ludzie. Jeśli ludzie całego świata doskonale wypełnialiby wolę Bożą, to nie byłoby żadnego rozlewu krwi. Byłaby zgoda. Wszyscy by prowadzili życie spokojne. Ale nie jest to możliwe, ponieważ ludzie są grzeszni. Ludzie tworzą błędne ideologie, ludzie tworzą herezje, ludzie tworzą prawa, które nie są zgodne z prawem Bożym, przez co na świecie powstaje zamęt. Jednym z przykładów jest właśnie bolszewizm. Ideologia bolszewizmu jest jak najbardziej niekatolicka. Ale do tego zaraz przejdziemy. Kościół istnieje w świecie po to, żeby zbawiać ludzi, żeby nieść prawdę Chrystusową i pokój Chrystusowy, który nie jest z tego świata, który jest ze świata Bożego, ze świata ponadnaturalnego, do ludzi, którzy żyją w tym świecie. Kościół Boży jest posłany po to, żeby jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Boga, żeby jak najwięcej ludzi wyrwać z bagna błędów, z bagna grzechu, tego ziemskiego padołu, w którym my żyjemy, i żeby udzielić im, szafować łaską Bożą poprzez sakramenty, aby ich zbawić i aby jak najwięcej z tych ludzi mogło dojść do życia wiecznego. Taka jest podstawowa misja Kościoła. I co jest konieczne do wypełniania tej misji? Do wypełniania tej misji konieczne jest, żeby Kościół był dominujący tam, gdzie jest to możliwe. Dlatego też Kościół nigdy nie znikał ze świata polityki, ze świata spraw społecznych, ze świata również kultury, sztuki. Kościół zawsze rozumiał swoją misję w ten sposób, że jest on posłany wszędzie. Jest oczywiście Kościół katolicki, z greckiego katolikos oznacza Kościół powszechny. Zatem Kościół ma się rozprzestrzeniać na świat tam, gdzie jest to możliwe, właśnie po to, aby jak największą ilość ludzi, jak największą ilością metod, możliwie najskuteczniej przyciągnąć do Boga. Dlatego też właśnie Kościół musi być obecny wszędzie i musi być dominujący. W tym sensie dominujący, żeby miał zawsze swobodną przestrzeń do czynienia swojej powinności, do wypełniania swojej misji. Dlatego też, jeśli przez wieki pojawiały się jakieś państwa, jakieś ideologie, które na sztandarach, najczęściej właśnie było tak, że jedno państwo, jedna ideologia w historii, w tych przypadkach, które akurat mam na myśli, najczęściej było właśnie tak, że państwa wrogie Kościołowi niosły za sobą wrogie również ideologie i nieprawowierne religie. I takim jednym z najczęstszych, najbardziej poważnych zagrożeń dla Kościoła, dla wypełniania jego podstawowej misji, był islam. I jeśli takie właśnie państwa niosły na sztandarach cokolwiek sprzecznego z chrześcijaństwem, jeśli jakiekolwiek państwa dążyły do tego, żeby zniszczyć chrześcijaństwo, żeby zaatakować Kościół, żeby zaatakować państwa chrześcijańskie i dokonać swojej ekspansji, to było to zagrożenie nie tylko
dla samej dominacji Kościoła, jak to postrzegają często materialiści. Że tutaj jest jakaś wojenka pomiędzy jakimiś tam dwoma religiami, tak? Tutaj mamy wojenkę pomiędzy jakimś tam jednym państwem a drugim państwem. Że tutaj mamy wojenkę pomiędzy Imperium Osmańskim a pomiędzy Europą, które mogą sobie jakieś tam wierzyć w cokolwiek chcą. Nie, to nie jest tak. To jest perspektywa błędna, ponieważ jest to perspektywa materialistyczna. Prawidłowa perspektywa nakazuje nam widzieć tutaj wojska, które dążą do tego, aby uniemożliwić Kościołowi pełnienie swojej podstawowej misji. Czyli, aby uniemożliwić Kościołowi zbawianie dusz. Zatem, co Kościół musi robić? Kościół musi się bronić. Państwa chrześcijańskie muszą się bronić przed niesprawiedliwą ekspansją religii innowierczych, które byłyby zagrożeniem dla dobra dusz. I tak było przez całe wieki. Kościół zawsze doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że po to, żeby bronić dusz, po to, żeby szerzyć jedyną prawdę katolicką, czyli jedyne prawa Boże, które nie są prawami pogańskimi, aby on to mógł czynić, to musiał się bronić. Dlatego też były organizowane krucjaty, dlatego też były organizowane rozmaite akcje modlitewne, dlatego też Kościół zbierał wojska, przywódcy państw chrześcijańskich organizowali wojska właśnie po to, żeby się bronić. Co też bardzo często jest niezrozumiane, bo często postrzega się Kościół jako ekspansywny, co jest absolutną nieprawdą. Kościół jest misyjny, nie ekspansywny. W tym znaczeniu, jeśli ekspansję mówimy, że jest to coś niesprawiedliwego, tak? To jeszcze inna sprawa, że do ekspansji dążyły tak naprawdę wszystkie państwa w historii. I tego też się nie rozumie, jak ateiści często właśnie oskarżają państwa rozmaite, też chrześcijańskie, o podbijanie świata, nie rozumiejąc, że było to coś zupełnie normalnego z perspektywy człowieka tamtych czasów. Jest to brak perspektywy historycznej, ale nie o tym teraz. Jest to temat na inny odcinek. Kościół starał się bronić swojego prawa do zbawiania dusz. Zatem co Kościół niósł ze sobą na sztandarach? Kościół niósł ze sobą na sztandarach pokój. Prawdziwy pokój, który jest pokojem Chrystusowym. Pokojem, który nie jest z tego świata. Coś, czego nie rozumieją liberałowie, to jest to, że pokoju w tym świecie nigdy się nie osiągnie. Że nie jest możliwe osiągnięcie pełnego pokoju w tym życiu. Ponieważ i tak naprawdę jedynym powodem tego jest właśnie to, że ludzie nie pełnią woli Bożej. Że ludzie wymyślają błędne religie, że ludzie czynią jakąś niesprawiedliwość, że ludzie przejmują jakieś prawa pogańskie, mordują, że ludzie starają się na przykład ukonstytuować jakąś nieczystość, tak jak aktualnie mamy do czynienia z dążeniem do ustanowienia związków homoseksualnych. Te rzeczy są zaprzeczeniem prawdziwego pokoju. I Kościół niósł na swoich sztandarach zawsze i państwa chrześcijańskie niosły ze sobą na sztandarach właśnie pokój prawdziwy. Jedyny prawdziwy pokój, którym jest pokój Chrystusowy. A który nie może istnieć właśnie przez to, że istnieją ideologie antychrześcijańskie. Że istnieją ideologie grzeszne, które są całkowicie przeciwstawne woli Bożej. To jest fundamentalny błąd tak naprawdę wielu antyludzkich rozmaitych ideologii, że cenią one te ideologie, zawyżają wartość życia doczesnego i przedkładają ją nawet nad wartość życia wiecznego. Katolik ma świadomość, że nadrzędną wartością jest życie wieczne, że nasze życie nie kończy się na opuszczeniu tego świata. Katolik ma świadomość, że nasze prawdziwe życie zaczyna się dopiero po naszej śmierci i że do zaprowadzenia ludzi do tego prawdziwego życia mamy dążyć, tak jak właśnie nas do tego Chrystus powołał. Idźcie na świat, nauczajcie, głoście Ewangelię wszystkim narodom. Chrystus nie bez powodu powiedział, że przyniósł miecz,
że poróżnią się narody, że powstanie naród przeciwko narodowi, rodzice przeciw dzieciom. Nie dlatego, że nasz Bóg, Bóg chrześcijański, nie jest Bogiem pokoju. Tylko dlatego właśnie, że ludzie nie są wiernymi pokoju. Ludzie nie chcą przyjąć praw Bożych, dlatego musi powstać pęknięcie. Dlatego musi powstać podział na tych, którzy będą bronić praw Bożych i na tych, którzy nie będą chcieli bronić tych praw. Dlatego właśnie stąd biorą się wojny, stąd biorą się sprzeczki, stąd biorą się kłótnie. Bo z jednej strony mamy tych, co bronią praw Chrystusowych, a z drugiej strony mamy tych, co bronią kłamstw szatańskich. Z tych, co nie bronią prawdy Bożej. Z tych, co wybierają fałsz, grzech i błąd. I szerzenie tego potwornego, materialistycznego błędu przez tego kapłana, przez księdza Żmudzińskiego, jest przyczynianiem się do kolejnych wojen, do kolejnego niepokoju. Jest przyczynianiem się do tego, że ludzie nie odnajdą prawdziwego pokoju, bo ludzie będą się skupiać na budowaniu pokoju na fałszu, co jest zawsze niemożliwe. Ponieważ, tak jak powiedziałam, jedyny prawdziwy pokój pochodzi z niebios i jedyny prawdziwy pokój odnajdziemy dopiero w niebie. Ksiądz ten kilkoma zdaniami podeptał tak naprawdę wszystkich wojowników chrześcijańskich, którzy bronili chrześcijańskie Europy, którzy zapewnili nam normalne warunki życia, którzy zapewnili nam to, że rozwijał się personalizm chrześcijański, że w obrębie Europy i nie tylko zresztą zachowywane było pojęcie godności ludzkiej, której inne religie pogańskie nie znały najczęściej. Ksiądz podeptał również hektolitry krwi przelane nie tylko przez wojowników, ale także przez męczenników, którzy właśnie za wiarę chrześcijańską gotowi byli oddać życie i oddawali bardzo często, na których krwi został zbudowany nasz Kościół, umocniony tą krwią. Ksiądz podeptał krucjaty modlitewne organizowane przez rozmaitych hierarchów, najbardziej znana, organizowana przez papieża Piusa V, krucjata różańcowa, z powodu ekspansji właśnie Turków, z powodu ekspansji religii islamskiej. Ksiądz Żmudziński podeptał tradycję Kościoła, który nobilitował bardzo często wojowników o chrześcijaństwo, wojowników o Kościół, o prawdę Bożą. I tak samo ksiądz Żmudziński podeptał tych, którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej. I podeptał fakt, że Pan Bóg chce, aby Jego Kościół był wszędzie obecny i wszędzie mógł swobodnie nauczać i ludzi tym samym do zbawienia prowadzić. Dlatego zwracam się tutaj do wszystkich katolików, i tradycyjnych, i nietradycyjnych, i tak naprawdę do wszystkich ludzi dobrej woli. Nie wierzcie w to, że na tym świecie da się jakkolwiek osiągnąć pokój na fundamencie fałszu, bo jest to kompletnie niemożliwe. Jeśli mamy jakieś przekonania, to musimy o nie walczyć. I to samo zresztą robią liberałowie, którzy walczą o swoje rzekome przekonanie, jakoby nie istniała żadna prawda. Bo teza o tym, że nie istnieje żadna prawda, również jest jakąś prawdą, którą oni wierzą. I oni są w stanie, liberałowie są w stanie, pacyfiści również, liberałowie i pacyfiści są w stanie za tę swoją prawdę, w którą i tak wierzą, być może bardzo często oddać życie. Są w stanie na pewno czynić ogromne wysiłki, żeby ta prawda rozprzestrzeniała się na cały świat, po to właśnie, żeby budować fałszywy pokój. Więc w tę propagandę nie wierzcie. Kościół oczywiście tych praw, które tutaj przybliżyłam, już tak naprawdę nie głosi praktycznie. Zwłaszcza ci wyżej postawieni hierarchowie. Natomiast są jeszcze iskierki nadziei, tak, w narodzie, iskierki nadziei wśród wiernych katolików. I takimi iskierkami, błyszczącymi bardzo mocno, jest dwóch franciszkanów niepokalanej,
tradycyjnych franciszkanów. Jest to ojciec Wawrzyniec Maria Waszkiewicz i ojciec Ambrogio Maria Canavesi. Są oni autorami rewelacyjnej książki, która doskonale rozprawia się z tym fałszem, z tym błędem rozpowszechnianym przez tak zwanych katolickich pacyfistów. Oczywiście jest to oksymoron, ponieważ katolicyzm i pacyfizm nijak nie mogą istnieć, współistnieć. Powiedziałam tak po to, żeby skrócić myśl. Są oni autorami publikacji pod tytułem Pokój i dobro wojna, opowieści o serafijskich wojownikach. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Freedom, którą z całego serca Wam polecam. Przeczytałam ją i jest ona naprawdę rewelacyjna. Ja jestem osobą, która nie poleciłaby czegoś, co uważa za kiepskie, za słabe, ale jeśli uważam coś za pożyteczne, to staram się to polecać. A to uważam nie tylko za pożyteczne, ale również naprawdę dobre w swojej istocie. Jest to książka, która nawet moje myślenie, nawet mój sposób postrzegania pewnych spraw zmieniła. I uważam, że jest to książka, którą powinien nie tylko przeczytać każdy współczesny katolik, ale przede wszystkim, którą powinni przeczytać młodzi katolicy, zwłaszcza tradycyjni, ale oczywiście nie tylko. Nietradycyjni jak najbardziej też. To jest książka, która przekazuje nie tylko same suche informacje. To nie jest książka naukowa, która przekazuje jakieś tam pojedyncze fakty, ale to jest książka, która cała tchnie takim katolickim, rycerskim duchem. Co do formy, jest to zbiór opowiadań o osobach związanych z zakonem franciszkańskim, którzy w historii zapisali się jako właśnie wielcy wojownicy. Są to czy to zakonnicy, czy zakonnice. Jest tam m.in. opowieść także o naszym Maksymilianie Marii Kolbem i jego rycerstwie niepokalanej. Autorzy zebrali tam opowieści właśnie o tych franciszkanach, którzy przez wieki wsławili się swoją walecznością, walką o Kościół, walką dla Kościoła i dla katolicyzmu, na rozmaite sposoby tak naprawdę, jakie mieli perypetie, jak udało im się z nich wyjść, jak bardzo też potrafili bardzo często zjednywać Bożą pomoc dla właśnie dzieła rozszerzania Kościoła, dla dzieła obrony Kościoła przed rozmaitymi atakami. I dlaczego też jest to dla mnie taka perełka? Ponieważ ja, nie zajmując się kompletnie tak naprawdę duchowością franciszkańską, ani zakonem, ani historią zakonu franciszkańskiego, był to dla mnie temat bardzo odległy, nie czytałam o tym za bardzo. I oczywiście nie miałam takiej świadomości, żeby tak było faktycznie, ale gdzieś tam z tyłu głowy pokutowała jakaś taka myśl o tym, że zakon franciszkański to jest taki spokojny zakon, taki, co tylko się skupia na jakiejś modlitwie takiej ukrytej, że nie działa za bardzo na... To jest swoją drogą, że to jest zakon też misyjny, ale takie miałam wrażenie, że jest to taki zakon bardziej taki, jakby to ukazał papież Franciszek, że te ideały ubóstwa, ideały pokoju są takie bardzo zamknięte w karbach modernistycznego rozumienia. Jakby właśnie ten pokój był ważniejszy niż ortodoksja, jakby to ubóstwo było ważniejsze niż na przykład bogactwo liturgiczne. Gdzieś w mojej głowie pokutowała taka myśl, że zakon franciszkański jest właśnie podobny do postaci naszego papieża Franciszka i nigdy chyba się tak bardzo nie myliłam. Jest to książka, która całkowicie przearanżowała moje myślenie na temat właśnie zakonu franciszkańskiego i ideałów życia franciszkańskiego, bo okazuje się, że naprawdę zakonnicy franciszkańscy mieli ogromne zasługi i byli niesamowitymi wojownikami. Ba, sam święty Franciszek był osobą niesamowicie waleczną i co ciekawe, chciał być na początku rycerzem, ale później doznał wizji mistycznej, z której wywnioskował, że powinien być rycerzem Chrystusa, że powinien być rycerzem służącym bezpośrednio Chrystusowi, a nie jakimś przywódcą ziemskim. I tak właśnie rozpoczęła się historia
niezwykle wojowniczego zakonu franciszkańskiego, który bardzo często źle się kojarzy współcześnie. Źle właśnie przez tą propagandę papieża Franciszka i tą propagandę katopacyfizmu, tak? Ta książka jest idealna do tego, żeby te błędne postrzeganie zakonu franciszkańskiego wykorzenić z umysłów katolickich. I druga jej ogromna zaleta, która jest niesłychanie istotna we współczesnych czasach, to jest budowanie tego właśnie rycerskiego ducha. Bo to jest jedno, że my przyjmiemy pewne prawdy o tym, że katolik musi być wojownikiem, że katolik powinien walczyć, a drugie to jest przyjęcie tego ducha rycerskiego i staranie się o to, żeby wdrożyć go do swojego życia. To jest jedno, czy my coś będziemy przyjmować i mieć świadomość, ale gdzieś to będzie po prostu na uboczu naszego życia, a drugie to jest to, czy my będziemy faktycznie tym duchem żyć. I ta książka buduje w nas tego ducha w taki sposób, że my chcemy wdrażać go w swoje życie, chcemy żyć tym duchem rycerskim. Jest to dla nas coś oczywistego, że katolicyzm nie jest do pogodzenia z pacyfizmem. I to jest niesłychanie ważne, żeby takiego właśnie ducha w młodych, zwłaszcza w młodych katolikach, budować. I dlatego serdecznie polecam tę książkę nie tylko dorosłym, jak najbardziej, dla dorosłych również, ale przede wszystkim katolikom młodym, katolikom, zarówno dzieciom można to czytać jak najbardziej, ale również dla katolików nastoletnich i starszych, tak naprawdę młodych, dorosłych katolików, którzy mają teraz dużo do powiedzenia właśnie w przestrzeni publicznej. Bo takiego właśnie ducha potrzebujemy wśród osób publicznych. Takiego ducha potrzebujemy budować w katolickiej młodzieży i w dzieciach. Książkę tę możecie nabyć w księgarni wydawnictwa Freedom. Link do sklepu internetowego zamieszczam oczywiście w opisie. Możecie skorzystać do końca roku z naszego kodu dla naszych widzów. Przy zakupach wystarczy podać hasło tradycja i dostajecie 10% zniżki. I tak jak mówię, książka jest naprawdę rewelacyjna i polecam ją każdemu. Jak się uda, mam nadzieję, że się uda, to być może będzie można ją też wygrać w naszym Tradiboxie w którymś miesiącu, bądź kilka razy, zobaczymy. Na tym, myślę, możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Także jeśli obejrzeliście do końca, to zachęcam Was do zostawienia komentarza. Katolik nie jest pacyfistą, po to, żebyśmy właśnie wyciągali katolików z tego błędnego przeświadczenia o tym, że katolik jest pacyfistą, ponieważ nie jest. Podstawowym zadaniem katolika jest obrona Kościoła, obrona chrześcijaństwa i obrona swojego narodu. Jeśli filmik Ci się podobał, to zostaw także lajka i widzimy się w następnych odcinkach.